Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj Pagani Zonda R, będziemy sprawdzać jak się spisze na multiku. Wykoksiłem ją do maksa, chociaż powiem wam, że chyba niepotrzebnie, bo ten samochód już bez żadnych części, takich po prostu na częściach standardowych, jest bardzo dobry, jak testowałem go sobie na mapce Hot Wheels. No a jestem ciekawy, jak poradzi sobie na tej standardowej mapce. Dobrze, i startujemy. Brzmi okropnie, nie podoba mi się ten dźwięk w Forzie Horizon. Niestety, część z tych samochodów z klasy S2 po takim hardkorowym tuningu brzmi właśnie w ten sposób, jak jakaś taka uturbiona osa. Naprawdę, brzmi to okropnie. Od przodu troszeczkę lepiej. Tak jakby. Nie, w sumie tak samo, albo bardzo podobnie. Nie czuć takiej dużej różnicy, ale nie podoba mi się ten dźwięk. Prawdę mówiąc, teraz specjalnie chyba na ten odcinek bym ściszył całkowicie dźwięki samochodu, ale no chyba na tym to też trochę polega, żeby słyszeć, jak ten samochód się tu wydziera, prawda? I co ja wam powiem o tym samochodzie? To jest ekstremalna zabawka torowa. Zabudowany go-kart, bardzo ładnie wyglądającą karoserią. Wszystkie najlżejsze stopy, jakie mogą być, są na tym samochodzie. Opływowa karoseria, w sumie nie aż tak bardzo opływowa, bo jest tam kilka wlotów powietrza, które robią tam jakieś zawirowania pewnie. I niezbyt wysoka prędkość maksymalna, bo jest to ekstremalna zabawka torowa. Taka klasa w grze, mam nadzieję, że taka, się nie pomyliłem chyba. Z tego co pamiętam, to właśnie ta Zonda R do takich należała, ale mogę się mylić. Więc jak coś, to możecie mnie poprawić w komentarzach. To nie jest najważniejsze. 360 km na godzinę, tak pokazywała mi symulacja, że na tym tuningu sobie w tym samochodzie osiągnę. Dodatkowo zainstalowałem tutaj podwójne turbo sprężarki. Ale no mówię, na standardowym tuningu myślę, że w klasie S2 też by sobie jakoś ta Zonda radziła. Co tutaj zdecydowanie na plus? Myślę, że trakcja, dlatego że nawet przy tak ogromnej mocy trakcję samochód łapie szybko, także ta kontrola trakcji nie będzie nam się tutaj długo świecić przy startowaniu, nawet jeśli będę ściskał gaz do końca, czego raczej starałbym się unikać, no bo wiadomo, wtedy mamy troszeczkę lepsze przyspieszenie, jeśli sami operujemy tym gazem, zgadza się? Tutaj próbuję nie Gallardo, tylko Huracana rozwalić, ale nie daje za wygraną. Zobaczcie, blokuje mi tutaj. Woo! Mało brakowało. A tutaj... O, shit! Dobra, jakoś dołączyłem. Zepchali mnie, ale to nic. No jestem w sumie bardzo ciekawy tej Zondy. Ktoś ma akurat Pagani Zondę R i na podobnym poziomie tuningowym. Tutaj nie było nic do zmieniania tak naprawdę. Można ją... Tak naprawdę najwięcej robi tutaj dostosowanie tego tuningu, czyli... Nie wiem, jak ktoś chce, to może sobie zrobić miększe albo twardsze zawieszenie i w zasadzie tyle, bo tak jak mielibyśmy tuningować tutaj, dawać jakieś nowe opony czy coś, tutaj wszystko już jest wymaksowane, możemy tam parę modyfikacji zrobić, nie są one jakoś tam super konieczne, wiadomo, że troszeczkę więcej mocy w tym samochodzie wtedy mamy, no ale... Wow, jakie zegary śmieszne! Raz spróbowałem wystartować tak, żeby jak najmniej kontrola trakcji się świeciła, ale... Ciężko. Kurr! Chciałoby się powiedzieć w takiej chwili, co? No ale niestety, no, ja jestem na YouTubie, nie mogę brzydkich słów używać. Chciałem wziąć ładniej zakręt. Wyszło jak wyszło. Bardzo przyczepna jest ta Zonda, chociaż widzieliście, że kontrola trakcji też się... świeciła przy wyjściu z zakrętu, więc my bad. I czujemy, naprawdę czujemy, że ten pojazd jest mega, mega lekki. Widzę, że przeciwników mam mocny, chociaż mój start był okropny. Dobra, próbujemy. Co jest najważniejsze w ściganiu się w klasie S2? Jak myślicie? Nie jest ważne to, żeby jechać szybko, ale ważne jest właśnie to, żeby jechać wolno w tej klasie. To jest podstawowa sprawa, bo... Jechać szybko w klasie S2 to nie jest problem, ale jechać wolno w klasie S2 to jest problem, bo po prostu nie mamy na to ochoty, mając takie fantastyczne fury do dyspozycji. Tutaj mnie rozwala LaFerrari, musimy troszeczkę tutaj puścić, bo widziałem, że jest szybsze na tych wyższych prędkościach.
Ja mam na pewno lepszy start, lepsze przyspieszenie od zera do setki. I zobaczcie, że rzeczywiście te wyjścia z zakrętu są moje, no nie? I dlatego właśnie ten samochód ma tutaj sens na multiku, bo większość tras na multiku takie są. Jeśli gramy sobie na tam Free Room Online, gdzie możemy wybrać sobie na przykład jakiś bardzo długi wyścig dookoła mapy, powiedzmy, no to wtedy ciężko by było zondą R wygrać, nie? Zobaczcie, że tutaj ktoś ma bardzo słabo przyczepny samochód, a moja zonda praktycznie wcale tu nie driftuje. Troszeczkę pomaga mi kontrola trakcji przy wyjściach, ale zwróćcie uwagę, że ona nie świeci się jakoś bardzo długo. Chyba, że mam... chyba, że z dwójki gdzieś tam ruszam, no nie? Wychodzę z zakrętu, no to wtedy tak. Ale ogólnie auto jest wymiatające. Zobaczcie, że doganiam nawet czołówkę. Wierzę, że to są tacy raczej mocniejsi gracze. O, widzieliście teraz... Na dwójce jeszcze się świeciła kontrola trakcji, na trójce już się świecić przestała. Czemu czuję, że zonda R prowadzi w tym wyścigu? Także jak dla mnie do tej pory, co testowałem, możliwe, że jest jeszcze jakaś inna, ale jak na razie jest to chyba najlepsza zabawka torowa z tych, które już testowałem w Forzie. Chociaż może wiecie co, moja opinia teraz jest taka niedokładna, dlatego że przeważnie jeżdżę bez kontroli trakcji, a teraz tak się mi upatrzyło, że kontrolę trakcji sobie włączyłem. I zobaczcie, ziomek w Pagani Zondzie R na pierwszej pozycji i ja tego Huracana też tutaj doganiałem. Gdybym mnie skusił na początku, myślę, że miałbym spore szanse być na drugiej albo i nawet na pierwszej pozycji, walcząc z drugą zondą R na tym wyścigu. Ale przyspieszenie jest naprawdę niesamowite, zwłaszcza przy tych niższych prędkościach. Niższych to niższych jak na Forze, czyli do 300 km na godzinę, nie? W klasie S2. To ten samochód naprawdę robi robotę, to przyspieszenie robi robotę. Co do prowadzenia, no to tutaj ciężko powiedzieć, bo jeszcze mógłbym na pewno coś tu poprawić. Wcześniej miałem tu ustawione koła bardzo w negatywie, przez co samochód był zbyt mocno skrętny. A ja sobie tu podwyższyłem zawieszenie i troszeczkę je zmiękczyłem. Jest bardziej miękkie, tak żeby nierówności jakieś tam drobne lepiej się tym samochodem pokonywało. Zobaczcie, jak szybko dojechałem na miejsce. Samochód jest naprawdę mega szybki. Mega lekki też, trzeba przyznać. I jeśli macie fantastycznie opanowaną kontrolę trakcji na padzie, powiedzmy, bez używania tej automatycznej kontroli trakcji, no to auto jest fantastyczne do jazdy, bo podejrzewam, że gdybym teraz wyłączył sobie kontrolę trakcji, no to szłoby mi dużo ciężej, jak nie niemożliwie ciężej. Na pewno słabiej, to trzeba przyznać. Ja jestem na 7 pozycji w generalce, bo tam nie zależy mi, znaczy nie zdobywam punktów driftując teraz, tak? To jest też fajne oczywiście wygrywać punktami. No ale jeśli będę jechał teraz czysto, to może uda mi się zdobyć lepszą pozycję. Tutaj Ford GT, Le Mans, Agera, także sami najlepsi przeciwnicy, ale jest i właśnie Pagani Zonda R, mój główny przeciwnik. Centenario, LaFerrari też dobre było, widzieliście, że tam na prostych, przy wyższych prędkościach było ciężko. Ok? I start. Ok, bardzo ładnie wystartowałem jak dla mnie. Podobało mi się. Tutaj trochę słabo. Bardzo łatwo jest też chyba w tym samochodzie koła zablokować, trzeba uważać z tym hamulcem. Mógłbym sobie ciśnienie w hamulcach zmniejszyć, tak żeby było mi wygodniej troszeczkę z tym hamowaniem. Ja i tak mało kiedy wciskam hamulec do końca w Forzie, bo ABS-u nie mam włączonego. O się, co tu się podziało? Jak już, to staram się też dużo biegami hamować. Tu mnie woda powinna mocno zwolnić, chociaż mówię, zawieszenie sobie podwyższyłem parę centymetrów, więc też nie jest tak źle, jak widzicie. Gdybym miał obniżone, to ta woda by mnie zwalniała mocno. Zobaczcie, jak fantastycznie tu wytraciłem prędkość. Na tym zakręcie, jeszcze na samym zakręcie zredukowałem bieg i
mimo to samochód się nie wykrzaczył. Bardzo ładnie. Próbujemy dogonić czołówkę. Kurde, te biegi zmieniają się jak w motocyklach. Z bezsprzęgłową zmianą biegów, nie? Tak od razu, tak ty. Ja pierdziu. Jak porównam sobie to do mojego 10-letniego Volvo, to masakra. Jakbym miał tam tak biegi zmieniać. Ach, teraz za mocno zahamowałem. A Centenaria ładnie jedzie. Ach, kurczę, Centenaria ładnie tu wyszło z zakrętu. Ktoś tu na skróty próbuje walić, nieźle. Ach, kurczę, co za zakręt ostry. Nie pykło mi. No ale trzecia, czwarta pozycja. Nie poszło tak źle. Mega prędkość przede wszystkim. Ten samochód świetnie przyspiesza. Wyjścia z zakrętów są ekstra. Kwestia tylko myślę, że przyzwyczajenia i naprawdę można nie wymiatać. Wygrał Koenigsegg One. One to One. To nie była Agera jednak, tylko One to One. No nie widziałem tego tyłu, bo tam z tyłu ma ten spoiler. One to One ma taki chyba łączony, nie? Takim jakimiś... Nie wiem jak to nazwać. Może tutaj będzie pokazane. Ten spoiler wychodzi jakby z dachu, a w Agerze on chyba jest nawet wysuwany. A w One to One mamy właśnie łączony z dachem, tak jakby. Fajnie to też wygląda. W ogóle Koenigseggi są bardzo fajne. Z tym, że w Forzie nigdy nie okiełznałem żadnego. Ford Le Mans to jest jakiś koksu. Albo robi bardzo czystą jazdę. Ja nawet nie spojrzałem, ile dostałem za czystą jazdę teraz. Ale Ford Le Mans tutaj wygrywa na punkty. Nie wiem dlaczego, co on robi. Czy driftuje tam z tyłu gdzieś, czy co? Ale z przodu go widać nie było, także nie wiem. Bardzo fajnie się jeździ tą Zondą, chociaż widzicie, że też jakichś wysokich pozycji nie zdobywam. Ale to myślę, że kwestia wprawy. Ja tutaj też biegi mam troszeczkę krótkie w tej Zondzie, bo tu naprawdę nie ma potrzeby mieć aż takich długich biegów, żeby tam osiągać 400 km na godzinę. Zwłaszcza jak się ścigamy na multiku, bo na multiku no to co? No większość to mamy to właśnie takie, widzicie, zakręty. Mi się już tutaj prędkość kończy, nie? Takie ostre zakręty trzeba hamować. Jak najszybciej przyspieszać. I zobaczcie, jak ja tego kurakana teraz ładnie tu podganiam, nie? Dużo teraz go... O, fuck. Dużo go teraz podgoniłem. Przez to, że... On tam coś słabiej zakręt wziął. No ale jak ten samochód jeździ, pokonuje zakręty. On nawet za mocno jeszcze skręca, a przed odcinkiem, jak mi sobie chwilę jeździłem, to skręcał jeszcze mocniej. Także... Nie wiem, czy to w ogóle powinno nazywać się samochód, czy jakiś go-kart, czy... No i startujemy przedostatni wyścig. O, tu będą okrążenia, ale nie pamiętam. O nie. Tutaj chyba będziemy mieli kilka takich wzlotów. Może być ciężko, ale nie poddajemy się. Zobaczymy. Tak. Tak, ten Ford to drifter, on tam gdzieś z tyłu będzie driftować. Także jak ktoś go zdubluje i go stuknie, to będzie po nim. Tutaj jakiś GTR Le Mans, albo nie wiem, jakiś torowy. Kurde, te biegi to jest błyskawica dosłownie. Jakbyś automatem jechał, nie czuć tej zmiany.
No, ale Ferrari ładnie ciśnie. Ło! O, to się rozwalił, uwaga! Ale prędkość, co? Kurde! Te hurakany coś w ogóle przyczepności nie mają na tym wyścigu, coś ludzie porobili je chyba na moc. Okej, doganiam R-kę. Dawaj, 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 Lucek! Shit. No, z każdego zakrętu wypadają te hurakany. Słabizna. Jak przyróżno. Ten wyścig, te zakręty tutaj są bardzo zdradliwe. Ło! Ale mnie wziął! Pagani zonda cinque. Nieźle, gościu musi być dobry. Ło, ale mnie rzuciło! Shit, straciłem wszystkie punkty, no to już dupa. Ale tak ładnie mi szło. A pod koniec wyścigu, no nie fajnie. Nie wiem, coś mi nagle skręciła ta moja zonda na lewo. Już nie mogłem jej opanować. Skręciłem i w pewnym momencie już straciłem przyczepność na jedną stronę i dupa. Pagani zonda cinque widzę, że miała najlepszy czas okrążenia, 50 sekund. Także podganiała wszystkich. Musiała gdzieś pominąć checkpoint na początku i dlatego ją cofnęło i miała... No słaby przejazd, tak? O, 10 milionów kredytów już mam. Ja pierdziu. Można jakąś super furę kupić. No niestety za skills dostałem tylko 370. To nie jest dobry wynik. Zważywszy, że tam miałem chyba, nie wiem, z 1000 może nabitych i mi się to wszystko skasowało. No, no zdarza się, no to jest gra, to jest Forza, nie? Nie można się tam przejmować. No jedziemy sobie na kolejne zawody. Gonię Pagani Zonda Cinque. Za mną cała reszta zgrai. Ale to Cinque ma odejście, ja pierdziu. No tutaj już jej chyba nie dogonię, bo tu będzie trzeba osiągać dużą prędkość. I tutaj zaraz mnie przegonią te wszystkie Kenizegi. Jedzie Hurakan. Hurakan jest na moc zrobiony, ewidentnie. Kenizeg jeszcze bym uwierzył, żeby mnie tu rozwalił. Ale się spychają. Musiałem ich potrąbić tam, zagwizdać, co oni tutaj odpieprzają. O, shit. A ten drifter taki troszeczkę też. Taki troszeczkę drifter w tej zondzie. Dobrze, no wiadomo, trzeba punkty też zdobywać. Od tego jest Forza tutaj. W Forzie to mamy taki trochę driftujący styl jazdy, no nie? Odrobinkę. Jak myślicie? Jedziemy za zondą. No i lecimy ostatni już wyścig. To będzie sprint. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ekipa, no szkoda, że... A nie, jestem... Nie jestem zondą R, niestety. Jestem w niebieskiej ekipie, zonda R jest w czerwonej. Szkoda trochę, chciałbym sobie teamowo z zondą R polecieć.
No, tu będzie ciężko ich podgonić w tym momencie, bo na prostej, przy wyższych prędkościach moja zonda sobie tak nie za bardzo radzi. Chyba, że na tym zakręcie coś się uda. Nie, lipa. Ach, kurczę. Żeby była druga pozycja. Naprawdę bardzo fajnie mi szło na tych zakrętach. Widzieliście to, nie? I tak wygra... Pagani Zonda Cinque wygrała. No shit. Myślałem, że Erka to jechała z przodu. Erka była zaraz za mną. W pewnym momencie ten Kenizek One też zajechał mi drogę, ale to mi za bardzo nie zaszkodziło. Ogólnie bardzo fajnie mi się jeździ tą zondą. Jest mega, mega szybka. Bardzo przyczepna. Właśnie przez to, że jest przyczepna, mam wrażenie, że jest taka szybka. Tak fajnie się nią skręca, wchodzi w te zakręty. Jest to naprawdę fajny samochód. Polecam każdemu do jazdy w klasie S2, chociaż może na trochę lepszym tuningu, żeby lepiej, może szybciej jeździć. Może powinienem wydłużyć te biegi, bo mam dość mocno skrócone, jak widzieliście. Dużo musiałem zmieniać te biegi, prawda, podczas jazdy. Skills jak mało, kasowali mi tam, zderzali mnie. Czwarta pozycja, nie poszło najlepiej, Zonda R wygrała, jakiś tam lepszy gracz co by jechał, zdobył dużą ilość punktów. Ford GT Le Mans, mimo że driftował, nie wiem jak można driftować Fordem Le Mans, on ma za dużo mocy do tych driftów, ale ktoś sobie tu driftował i zdobył 70 tysięcy punktów, ja 57, takie biedne, a byłem od początku mistrzostw, także nie poszło najlepiej, przyznaję się, ale jestem zadowolony ogólnie z mojej jazdy w Fordzie tym samochodem. Dziękuję Wam, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, na razie, pa pa.